W ostatnim domowym meczu w tym sezonie Karina Gubin pokonała żegnającą się z trzecią ligą Miedź 2 Legnica 2-0. Dzisiejszy mecz to było potwierdzenie całej tej rundy wiosennej, gdzie to my jako pierwsi stwarzamy nie jedną, nie dwie, a zdecydowanie więcej sytuacji. Bardzo dobrych nie wykorzystujemy. Od początku meczu warunki dyktowali Gubinianie i już po 20 minutach powinni prowadzić, ale nie wykorzystali swoich okazji. Najlepszą zmarnował Brazylijczyk João Passoni. W kolejnych minutach na murawie wiało nudą, a do głosu nieśmiało próbowali dojść Legniczanie. W 45 minucie ponownie dała o sobie znać ofensywa miejscowych, a gola na 1-0 strzelił Denis Matuszewski. Myślę, że mógłbym strzelić 3. No ale tu raz, tu mi kolega zabrał, ale to wybaczam, on też chciał strzelić. Zaraz po wznowieniu gry Miedziowi mogli wyrównać, ale zabrakło im wykończenia. W drugiej połowie więcej z gry mieli Legniczanie. Regularnie dochodzili do strzałów, ale nie potrafili znaleźć patentu na bramkarza Kariny. W 86 minucie doskonałą okazję na powiększenie przewagi zaprzepaścił Kacper Laskowski. Nie minęło 60 sekund, a napastnik gospodarzy przegrał kolejny pojedynek z golkiperem rywali. Chwilę później do remisu doprowadzić mógł z kolei Marcin Garuch. W końcu w 92 minucie niemoc strzelecką obu drużyn przełamał Dominik Więcek, ustalając wynik spotkania. Najgorsze jest to, że my te sytuacje kreujemy przeciwnikom z takich własnych, prostych, nonszalanckich błędów i tutaj trzeba będzie mocno się skupić i popracować nad tym. W ostatnim meczu sezonu Karina zagra na wyjeździe z innym spadkowiczem, Odrą Wodzisław Śląski. Lechia Zielona Góra w sobotę grała w Goczałkowicach-Zdroju, gdzie zremisowała z LKS-em 2-2. Za tydzień podejmie u siebie Wartę Gorzów.